thinking about tomorrow more than I ever have before. You're bringing light to my shadows. Every day you leave me wanting more. Every time you come up in my mind, a smile comes across my face. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Izabela, bardzo mi miło. Miło mi, Ewelina. Co Cię, Ewelino, do mnie sprowadza? Poszukuję idealnej sukni ślubnej. Na kiedy? Na już, dlatego że ślub jest za 2,5 miesiąca. Poczekaj, to rozumiem, że zostawiłaś temat sukni ślubnej na sam koniec? Nie, nie zostawiliśmy tego na sam koniec, ale decyzja była tak spontaniczna, że jak tylko się dowiedziałam, że bierzemy ten ślub, no zaczęłam organizować, ale wiesz, że czasu jest niewiele. No teraz już wiem. Ja jestem gotowa na takie szalone akcje, mam nadzieję, że Ty też. Ja nie mam wyboru. Ale teraz musimy trochę porozmawiać o tym, jak ta suknia ma wyglądać, żebyśmy znalazły szybko tę idealną, konkretnie zaczynamy działać. Zapraszam. Chodź ze mną. Suknia na ostatni moment to zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Bezpieczny czas, aby rozpocząć poszukiwania sukni ślubnej, to co najmniej pół roku przed uroczystością. Natomiast ja oczywiście pomogę Ewelinie. Nigdy nie zostawiamy panien młodych w potrzebie. Na pewno do ślubu pójdzie w pięknej sukni. Ewelina, powiedz mi, dlaczego ta decyzja o ślubie jest taka, wiesz, spontaniczna i szybka? Wiesz co, zaczęło się w zasadzie od tego, że pojechaliśmy do pięknego miejsca, które bardzo nam się spodobało. Ja zawsze marzyłam o ślubie w takim miejscu, właśnie ślub w plenerze, jakieś takie nieoczywiste miejsce, czyli cegła, stara stajnia, coś w tym stylu. No i pojechaliśmy pod Warszawę, znaleźliśmy takie miejsce, tak typowo researchowo. Bo ja jeszcze nie miałam pierścionka zaręczynowego wówczas. Zaczyna się robić bardzo ciekawie. Tak. No i miejsce nam się bardzo spodobało. Bardzo miła pani menadżerka oprowadziła nas, pokazała. No i zapytaliśmy o termin. Tak, orientacyjnie. Raczej spodziewaliśmy się, że mniej więcej za 2 lata, rok. Natomiast powiedziała, że jest wolny termin jeszcze w tym roku. Fajny miesiąc, bo sierpień. 19 sierpnia, więc no super, tylko wypada to w czwartek, ale nam to absolutnie nie przeszkadzało, bo przyjęcie ma być małe dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodziny, dla tych osób, z którymi się dobrze czujemy, więc po szybkim przemyśleniu podjęliśmy decyzję, że okej, wchodzimy w to. No ale moment, jak Ty się zgodziłaś na w ogóle termin ślubu bez zaręczyn? Wiesz, u nas te zaręczyny były tak naprawdę tylko proformą, bo oboje wiedzieliśmy, że to jest to, że się kochamy i że będziemy razem, tak? Więc czy ja mam ten pierścionek i czy Tomasz przede mną klęknął, czy nie, nie stanowiło to dla mnie wielkiej różnicy, więc już później po rezerwacji tej sali, no, musiały się te zaręczyny w końcu odbyć. I Tomasz miał duży problem, żeby to jednak zrobić w takiej tajemnicy, niespodziance, żebym ja jednak była zaskoczona, bo i tak już się wiadomo, tego spodziewałam. No, ciekawy człowiek z tego Tomasza. Mój narzeczony jest wspaniały. To prawdziwy mężczyzna i zaraz się wzruszę, bo już chce mi się płakać. Poczekajcie, bo mi się naprawdę chce płakać. Brilliant clouds in brilliant skies. Heard about in a lullaby. It don't know. Poczekajcie. Nie chcę płakać, bo i on będzie płakał, jak będzie oglądał. Tomek jest jak anioł stróż. On pojawił się w odpowiednim momencie i zmienił moje życie na lepsze. Jak on wygląda? Chcesz zobaczyć? Jasne. Ty mnie pytasz, czy ja chcę zobaczyć faceta twojego narzeczonego? Jasne, że chcę. Tutaj. Czekaj. Mam taką fotoksiążkę z naszą historią. O, bomba! Świetną opcją jest zrobienie takiej fotoksiążki z historią związku albo z tym czasem przygotowań przedślubnych. Love that the best of the luck in the chest, just to crush it and blow it away. Yeah, yeah.
Ale absolutnym must have jest zrobienie foto książki ze ślubu i wesela. O tym absolutnie nie możecie zapomnieć. No dobra, to jest na początku związku, bo takie tak, romantyczne. To są nasze początki. Tutaj jest zdjęcie z naszej rocznicy. Właśnie zrobiliśmy sobie takie tatuaże. Przepraszam bardzo, gdzie ja mam mój tatuaż? Jezu, zniknął mi tatuaż? Nie, nie zniknął mi. Już się przestraszyłam razem. A co to jest za data? Dobrze, przykro. To jest data Tomasza rocznik. A on ma twój? A on ma mój. To teraz te zaręczyny. Zaręczyny już. Jezu, ty masz w tej książce wszystko. Tak, to jest taka nasza historia miłości. Ale czad. Ja też lubię takie książki. Zawsze takie robię, regularnie. Najwięcej tam jest naszych takich rodzinnych zdjęć, ale teraz najwięcej jest Chriska. I uważam, że to jest super, bo to jest, wiesz, coś takiego namacalnego. Dokładnie, nie trzeba w telefonie, tylko można pokazać. Pewnie o tym wiecie, że ja u siebie w domu mam kilka już fotoksiążek od Empik Photo i ta moja kolekcja ciągle się rozrasta, no bo co chwilę jest fajna okazja, którą chciałabym utrwalać. No i Wam bardzo też to polecam. Zaręczyny były w miejscu, które jest dla nas w jakiś tam sposób ważne, bo tak naprawdę pojechaliśmy na taki pierwszy nasz wyjazd na Mazury. Ja kocham konie, kocham spływy kajakowe, więc pojechaliśmy na Mazury. No i Tomasz przyciągnął mnie na te zaręczyny do tego samego miejsca, do tej samej miejscowości nawet. I zaskoczył mnie tak, że bardzo ciężko było na ostatnią chwilę załatwić jazdę konną. Ale udało się to. Instruktorka poprosiła mnie, żebym zamknęła oczy, żebym puściła siodło, żebym jechała luźno na koniu z nogami rozstawionymi na boki. I w tym czasie Tomasz przeskoczył przez płot z kwiatami. Jak pozwoliła mi otworzyć oczy, no to on już czekał, no i klęknął. Czekaj, że ty nie spadłaś z tego konia, jak to zobaczyłaś. No nie spadłam na szczęście, ale koń chciał zjeść bukiet mój. O! Nie daliśmy. Nie, bardzo dobrze, trzeba dbać o swoje. Tak. Te zaręczyny faktycznie były wyjątkowe. No spryciulek z tego Tomka, a do tego przystojny. Czegóż Ewelina mogłaby chcieć więcej? No dobra, czyli jest tak, bardzo romantyczna historia w tle, bardzo szalony, zdecydowany mężczyzna, mało czasu do ślubu. No to teraz do konkretów. Jak ma wyglądać ta Twoja wymarzona suknia? Mam tu kilka inspiracji. I tak, ślub będzie w stajni. Chciałabym pójść w klimaty boho. Wydaje mi się, że będzie to fajne, ale nie wiem, dlatego jestem u Ciebie. I już pokazuję. Czekaj. Gdzie ja mam te? O, tak wygląda mniej więcej sala. Mhm. Znam ją. Tak. No dużo zieleni. Ogólnie mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Znaczy jest to bardzo przytulna przestrzeń. Tak. Pomimo tego, że niby cegła, to jest jednak dużo zieleni, dużo drewna, są te przepiękne kryształowe żyrandole i tak naprawdę nie wnosząc tam praktycznie żadnej dekoracji, ta sala już jest urządzona. Tak, robi robotę. Ma fajny styl, naprawdę wspaniały. Dokładnie. A suknie są w takim stylu. O, czyli bardzo różne. Masz i tak. Szeroki dół, taką księżniczkę. I jeszcze rybki. Tu są rybki, czy tam syrenki właśnie. No koroneczka jakaś, jakieś zdobienia delikatne. Słuchaj, bardzo różne są te suknie. Tutaj po prostu, wiesz, taki nowoczesny wzór i cekin. Tak, i prześwitująca, chociaż to troszeczkę, tego się troszeczkę boję. Ale jest to intrygujące. Fajne, ja to lubię. Podobają mi się też tutaj takie aplikacje 3D. Okej. Tutaj są jakieś kwiatuszki, widzisz. Podobają mi się także takie suknie z odkrytymi plecami. Gdzieś, gdzie... albo odkryte plecy, albo dekolt pewnie, tak? Ale zobacz, ale też tutaj masz takie propozycje z długim rękawem, myślisz o tym? To będzie 19 sierpnia. Wydaje mi się, że troszeczkę chyba może być za gorąco, prawda? Wiesz, to zależy z jakiej tkaniny jest zrobiony ten rękaw. To jest fajna, naturalna. Nie wykluczam. Jakby... koronka jest okej. Okay. Natomiast wiesz, czasami dziewczyny mają taki, wiesz, pomysł i bardzo silnie się tego trzymają, że na przykład ja chcę długi rękaw. Dlatego pytam, czy to jest jakby opcja, czy must have? Ja nie mam żadnego pomysłu. To są jakieś takie rzeczy, które już od dawna podobały mi się. Widziałam takie inspiracje w internecie. No dzieje się to bardzo szybko, więc ja tak naprawdę nie mam jeszcze takiej, wiesz, do końca wizji. I
chętnie zdam się na twoje doświadczenia. Dobra, to jeszcze tutaj sobie rzucę okiem. Taka książka pełna inspiracji jest na pewno super pomocna. Także to mi się bardzo podoba, że ty na chwilę przed ślubem masz mało czasu na organizację, ale jesteś tak przygotowana. Super jest ta książka, też korzystam z Empik Photo. Szybko to się robi i łatwo, tak, prawda? Tak. No, dałaś radę. Uwielbiam tego rodzaju fotoksiążki. Taki Dreambook to nie tylko doskonałe źródło inspiracji dla mnie, ale też wspaniała pamiątka dla młodych. Ja mam już pewne pomysły. Chciałabym cię zobaczyć trochę właśnie tak, jak tutaj pokazałaś, w różnych sukniach. Mhm. I spróbujmy tę rybkę, i spróbujmy coś szerszego, i koronkowego, i błyszczącego, no wszystko. No dobra, Ewelina, to ja już no, mam trochę pomysłów w głowie. Jesteś gotowa na tę przygodę? Bardzo, tak? Bardzo. Ale zanim przejdziemy do sukni, też mam do ciebie takie pytanie. Czy ty myślałaś o jakiejś bieliźnie? Pod suknię? Albo... To wiem, że to jest ważny element, tak mi się wydaje, ale nie, przyznam szczerze, że nie myślałam. Tak skupiłam się na jakby sukni, bo to jest dla mnie priorytet, ale wiem, że no, dobranie bielizny jest mega ważną kwestią, żeby to wszystko współgrało. To ja mam taką propozycję, że rozpoczniemy od obejrzenia bielizny, a potem przejdziemy do sukien ślubnych. Dobrze. Chodź ze mną, zapraszam. Oczywiście priorytetowym tematem jest dla nas wybór sukni ślubnej, ale nie można zapomnieć o odpowiednio dopasowanej bieliźnie. Często to właśnie od niej zależy, jak suknia będzie układała się na naszym ciele. No, odpowiednio dobrana bielizna to jest bardzo, bardzo ważny temat przy sukni ślubnej. Ja zazwyczaj bieliznę dzielę na taką bieliznę techniczną i na taką bieliznę piękną na noc poślubną i wtedy można szaleć z kolorami. Ta bielizna techniczna najlepiej, żeby była albo w kolorze cielistym, albo w kolorze sukni ślubnej. Jak na przykład tutaj, to jest taka złamana biel, czyli kość słoniowa. I większość sukienek jest teraz w takich kolorach, więc ta bielizna będzie idealnie do nich pasowała. Tutaj jest taki dosyć rozbudowany set, bo mamy i stanik z odpinanymi ramionczkami typu bardotka. Tu jest bez ramionczek, tu jest z ramionczkami. Tutaj mamy taki stanik, który idealnie się układa, kształtowany termicznie. Pas do pończoch, figi, dwa rodzaje, mamy stringi i figi. No i oczywiście jeszcze piękne, piękne gorsety. I tutaj zazwyczaj jest tak, że ta bielizna taka techniczna jest zupełnie gładka. Natomiast tutaj jest taki set, który jest, oprócz tego, że bardzo dobrze trzyma sylwetkę, to jest też ładnie wykończony delikatną koronką, takimi ślicznymi aplikacjami. Natomiast przy wyborze takiej bielizny bardzo ważne jest to, żeby ją mierzyć już pod wybraną potem konkretną suknię, no bo oczywiście ta bielizna musi być do tej sukni dostosowana. Do jej głębokości dekoltu, do tego, czy są ramionczka, czy nie ma ramionczek. No i trzeba też sprawdzić, czy na przykład takie aplikacje nie będą w żaden sposób się na sukni odznaczać. Dokładnie, o tym też pomyślałam. Ty jaki wolisz rodzaj tej bielizny na dole? Takie bardziej zabudowane majtki, czy...? Raczej bardziej wycięte, to zależy pewnie od sukienki. Te mniej zabudowane są dla mnie lepsze. Bo nawet jak są suknie, trochę o tym wspominałaś, o takim przeźroczystym dole, to jednak one tutaj u góry mają taki rodzaj halki, mini spódniczki, która tutaj wszystko zakrywa. Więc tak naprawdę nawet jak te majteczki są bardziej wycięte, to nie mamy takiego ryzyka, że gdzieś tam się to odznaczy i ktoś zobaczy, o, dźwięka przyszła. Także tutaj jakby suknie zazwyczaj zabezpieczają ten temat. Jeżeli chodzi o pas, taki tutaj wiadomo, no to jest rzecz, którą się wybiera zazwyczaj na specjalne okazje. No i na pewno ślub jest takim wyjątkowym momentem. I oczywiście większość ślubów jest latem i dziewczyny nie chcą nosić w ogóle żadnych pończoch, ale jak już się decydują na to, no to nie rajtki, tylko pończochy z ładnym pasem. To może być kusząca propozycja. I jeszcze chciałam ci pokazać, że
o tym, co mówiłyśmy, że ta bielizna musi być też idealnie dostosowana do modelu sukni, to na przykład jak pojawia się suknia z dużym dekoltem, no to wiadomo, że taka bardotka nie zdaje egzaminu. Dokładnie, to musi pojawić się tutaj wycięcie. Mamy też opcję na takie bardziej gładkie majtki, które też są fajne pod gładkie suknie. No i niektóre suknie, czasami dziewczyny chcą troszeczkę pomodelować tą bielizną sylwetkę, no i wtedy nawet taki gorset, tutaj mamy taki bardzo delikatny, jest wiesz, tiulowy, mam wrażenie, że trochę bardziej ozdobny, a tutaj są już takie gorsety, które faktycznie modelują. Tak, trochę trzymają to ciałko w ryzach i dziewczyny często też tego oczekują, zwłaszcza przy dużych biustach. Albo zobacz, tutaj taka totalnie techniczna. No więc dobrze. Coś dobierzemy do wybranej przez Ciebie sukni. Tak, na pewno. Musi być suknia, musi być bielizna, my tutaj wszystko działamy kompleksowo, więc jak jesteś gotowa, to ja zobaczę, którą suknię Ci dam i wtedy odpowiednią bieliznę. Dopasuję. Super. To słuchaj, zamykam Cię tutaj, Ty możesz spokojnie się już rozbierać. Moja pierwsza propozycja dla Eweliny to suknia o kroju księżniczki z gładkim gorsetem oraz trójwymiarowym dołem. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie. Premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. Ewelinko, to jest pierwsza suknia, pierwsza propozycja. Wow. Śliczna. W życiu bym nie pomyślała, że mi dobrze będzie w takim fasonie. Podobają mi się ogólnie na górze takie proste sukienki. Ona jest fajna i ma te 3D, nie wiem, to są kwiatuszki albo skrzydełki. Aniołka, nie wiem. Piękna aniołka. Śliczna. Tak myślałam, że trochę tą propozycją Ci zaskoczę, bo ona naprawdę jest niespotykana. Nie zaskoczyłaś mnie, bo w życiu bym sama dla siebie takiej nie wybrała, bo myślałabym po prostu, że nie będę w tym dobrze wyglądała, natomiast... Jak powiedziałaś mi o tym miejscu, pięknie, które tak jak Ci zaznaczyłam, znam, to tak sobie wyobraziłam Ciebie, wiesz, jakby i w tej stajni, ale też tam na zewnątrz, gdzie jest ta trawa. Szum, drzew. Tak, wiesz, pomyślałam sobie, że jakiś wiaterek, tak, słoneczko, że po prostu w tej sukni będziesz wyglądała tak bardzo zwiewnie, dziewczęco, z takim wdziękiem, że to jest takie naturalne, nie ma tu żadnych świecidełek, ten gorset jest matowy i że to może się pięknie wpisać w tamten klimat. Jest bardzo ładna, naprawdę. No wow, mi zaparło, szczerze mówiąc, dech w piersiach, nie wiem, co Ci mam powiedzieć, bo nie spodziewałam się zupełnie takiej propozycji. Jest śliczna. Pomimo tego, że suknia jest na Ciebie za duża, to mamy tutaj biustonosz, bardotkę bez ramionczek i ona super wypełniła tutaj tę suknię. I nawet teraz, kiedy ona jeszcze nie leży idealnie, dzięki temu, że masz fajny biustonosz, to figura wygląda bardzo, bardzo ładnie. Także już widać, wiesz, ten kształt, czyli tak, można idealnie sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy ta suknia już będzie dopasowana na Twoją figurę. Ewelino, jeśli chodzi o moją kolejną propozycję dla Ciebie, to chciałabym dać Ci coś zupełnie innego, bo musimy wyczuć, w którym kierunku idziemy, co jest najbardziej Twoje. No jestem ciekawa. No ja też jestem ciekawa. Dobra, zaraz będzie. Moja kolejna propozycja to suknia o kroju rybki, która pięknie się mieni dzięki cekinowej warstwie. Ewelina, druga suknia. Wow. Thank you.
ona jest przepiękna. Jak się mieni, jest... No na bogato. Czy ty się odnalazłaś w tej wersji na bogato? Nie wiem jeszcze. Znaczy, bardzo mi się podoba. Góra jest bardzo strojna. W odróżnieniu do tamtej zupełnie inny styl. No ale jest piękna, najbardziej mi się podoba ten kształt ręki. Śliczna. Wydaje mi się, że skłaniałabym się bardziej do takiego kształtu dopasowanego do figury, jak mam porównanie tych dwóch sukienek. Tamta była taka bardziej dziewczęca, ale tutaj była luźno puszczona, tak? Tutaj spięta i fajnie też talię robiła, ale ta też jest ładna, bardzo ładna. Tylko zastanawiam się, czy nie jest jakby na tamto miejsce, do którego się wybieram na ceremonię, czy nie jest taka bardziej zbyt elegancka? Czy sukienka powinna być dopasowana do stodoły? Miejsca? Nie do końca! Ważne jest to, żeby wszystko tworzyło ładną całość, ale jakby panna młoda jest takim, wiesz, najważniejszym punktem tej całości. Co nie oznacza, że ty musisz, wiesz, być jednym z elementów dekoracji, ale bezsprzecznie powinnaś, wiesz, pozostać panną młodą. Na pewno gdyby ta suknia była jaśniejsza, taka bardziej w kolorze kości słoniowej, to byłaby bardzo mocnym akcentem. Ale przez to, że ona jest waniliowa na dole, to ta kolorystyka, wiesz, ładnie się zgrywa z twoją cerą, z twoim ciałem, z twoimi włosami i ta suknia tak mocno od ciebie nie odstaje. Przez co wyglądasz z nią po prostu jak jedna dobra całość, naturalnie. Współgramy. Tak. I wydaje mi się, że pomimo tego, że ona ma ten cekin, to nie jest to suknia, która by nie pasowała do twojej wizji wesela. Jest przepiękna. Na pewno sama bym się bała zdjąć ją z wieszaka i pewnie bym pomyślała, że nie, to jest za bogato dla mnie. Natomiast po założeniu widzę, że jest... No nie przytłacza mnie to... Nie odbiera ci, pomimo tego, że wiesz, że masz ten cekin, który jest na całości sukni. Nie odbiera ci urody, nie odbiera atencji od ciebie, od twojej twarzy. No i kolorystycznie jest wow. Cudowne. Jezu, przymierzyłaś teraz dwie totalnie różne. Dwie totalnie różne i do każdej mówię, że jest piękna, więc naprawdę... Ale w której czujesz się bardziej komfortowo? Bardziej jakby kształt tej mi odpowiada. No to jeżeli chodzi o kolejną propozycję, to ja spróbuję to jakoś wypośrodkować, żeby była trochę szersza od tej, a trochę węższa od pierwszej, dobra? Dobra. Czyli spróbujemy teraz takiej delikatnej literki A. Okej. Okay. Okej? Okay? Dobra. No dobrze. Moja kolejna propozycja dla Eweliny to suknia o kroju literki A, w której dół wykonany jest z francuskiej koronki, a góra jest bogato zdobiona. Jak teraz? Pięknie. Jest bardzo strojna na górze, ale to w ogóle nie przeszkadza. Ten dół ma taki dość obszerny. Ja przyznam szczerze, że bardziej pewnie wolałabym się w troszeczkę mniejszej tutaj formie na dole, ale to też jest śliczna. Jeżeli chodzi o taką objętość dołu, to jest rzecz, nad którą bez problemu możemy popracować i część z warstw spokojnie możemy usunąć, ale też ta spódnica może być troszkę mniej tutaj drapowana, dzięki czemu będzie miała mniejszy obwód i będzie bardziej przylegała do ciała. Także jakby kwestia ułożenia się spódnicy takiego bardziej lejącego, to jest coś, co możemy zrobić. To jest kwestia tego, czy czujesz się dobrze w tej zdobnej górze i czy czujesz się dobrze w tym delikatnym francuskim koronkowym dole, bo taka właśnie francuska koronka to jest coś, na co bardzo często dziewczyny stawiają,
organizując taki ślub trochę w stylu boho, trochę takim rustykalnym, bo te koronki absolutnie do tego nawiązują. Ona jest przepiękna, bo jakby można sobie te warstwy tak mi tutaj operować. No i ja powiem o jej tutaj ogromnej zalecie. Ja tam na tych inspiracjach mówiłam, że bardzo mi się podobają sukienki z odkrytymi plecami. Jeszcze nie mam pomysłu na fryzurę, jak te plecy ewentualnie można by było wyeksponować, ale tutaj ten przód mi nie przeszkadza, mimo tego, że jest taki właśnie, jak mówiłaś, bardzo bogaty. Tutaj są takie aplikacje, które wszystkie są wyszywane koralikami, kryształkami, więc one też ładnie odbijają światło. Tak, i mimo tego, że ona jest taka, wydawać by się mogło obszerna, bardziej w literkę A, tak? To jest ten fason, tak. To ona jest leciutka też. Nie przeszkadza. Jest faktycznie lekka, bo ma trochę tych warstw, ale to są warstwy z bardzo delikatnych tkanin. Ma taką jedną warstwę pod spodem, która powoduje, że ona po prostu jest nieprzeźroczysta. Natomiast jakbyś chciała, to ta spodnia warstwa może zostać obcięta, wiesz? Czyli można by zrobić w ogóle tak, żeby troszeczkę nóżki było widać. Ładnie. Widzę, że Cię zaciekawiłam. Bardzo. Jakby mój faworyt w tym momencie, dlatego że ma pięknie odkryte plecy, zdobione. I to, co powiedziałaś, że te warstwy można troszeczkę zmniejszyć. Tak. Plus zrobić coś, żeby ona była taka bardziej intrygująca, sexy. Z tym takim, no nie powiedziałabym prześwitującym, ale pewnie jakimś tam pół takim, tak. No to muszę powiedzieć, że chyba podobam się sobie w tej sukience. Mam w głowie jeszcze jedną suknię. Która też jest podobnie zdobiona u góry, natomiast ma dół bez tej koronki. Ona jest zupełnie tiulowa na dole i tam też możemy zrobić tą taką krótką spódniczkę, że też te nogi będzie widać. Natomiast ona znowu jest z gorsetową górą. Ty w tym pierwszym gorsecie czułaś się komfortowo. Tak, w tej 3D z kwiatuszkami, tak. Tutaj będzie też gorset, tylko on jest taki w serduszko. I ona będzie jaśniejsza, tak jak ta pierwsza suknia w kolorze kości słoniowej. Chcesz jeszcze ją przymierzyć? Możemy spróbować, pewnie. No. Jeżeli uważasz, że może być może super, mi się spodobać, bo ona jest to... taka, wiesz, bardzo delikatna. Jak jeszcze tam obetniemy ten dół, może być super. Dobra. Taka chmurka. Super. A na koniec suknia bardzo delikatna, tiulowa, z gorsetem w kształcie serduszka. No ta jest zupełnie inna, delikatna. Ta góra nie jest taka bardzo strojna, ale ma ładne te koraliki i to serduszko też jest bardzo ładne. Ładnie się trzyma, jakby przy tańcach, już sobie myślę. Boże, no... Ja w tej też bardzo ładnie wyglądam. To prawda, Ewelina! To jest święta prawda. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo ona tutaj ma duże znaczenie, ty lepiej czujesz się w tej takiej kości słoniowej, czy lepiej jak wchodzi taki złamany beż, wanilia, nudziak, brzoskwinka, w czym ty się czujesz lepiej? Ta góra bardzo mi się podoba i w tej górze czuję się ok, ale ogólnie w nudziakach się czuję lepiej. Tak bardziej czuję się jakby... Wydaje mi się, że bardziej pasują do mojej cery. No ale ta też jest bardzo ładna i to jest taki kolor, taki też złamana biel, tak. Prawda? No i ta sukienka też jest bardzo lekka chyba, co? Tak, tak. Jej to już naprawdę nie czuć. I tutaj nawet nie przeszkadzają te warstwy. Nie czuć ich. Jest piękna i te listki... No ja jestem po prostu w kropce.
w trudnych sytuacjach często pomaga czas. Tak. Może się coś wyklaruje, prześpię się z tym tematem. Więc no na przespanie to nie masz czasu, ale faktycznie dam ci moment. Bardzo bym chciała, żebyś teraz spotkała się z moimi ekspertami, którzy ustalą, jak powinnaś wyglądać pod kątem makijażu i włosów. Dobrze. A ty będziesz jeszcze miała moment na zastanowienie się. Która z tych? No. No dobrze. Czy ja mogę się jeszcze chwileczkę pooglądać? Jasne. Ty się oglądaj, zastanawiaj, a za chwilę leć na metamorfozę. Dobra. Dzięki. Dziękuję. Ja się czuję delikatnie w kropce, muszę przyznać, bo tutaj jest tyle pięknych sukienek i wszystkie na mnie pasują, we wszystkich się sobie podobam. To wiem, że brzmi naprawdę nieskromnie, ale każda coś w sobie ma i coś podkreśla. Ja będę miała bardzo trudny wybór. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć o absolutnie wyjątkowej sytuacji, która wydarzyła się w tym programie po raz pierwszy i trochę nawet nie wiem, jak wam o tym powiedzieć. Na finał tego programu, a tym samym na swój ślub, Ewelina wybrała suknię, której wcześniej w programie nie przymierzyła i której w ogóle nie widzieliście. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu przechadzając się tutaj u mnie po salonie, zauważyła wiszącą na wieszaku sukienkę i zakochała się w niej. No więc oczywiście pozwoliłam jej ją przymierzyć i powiedziała, że nie ściąga, że to jest ta jedna, jedyna i w ogóle nie ma dyskusji. No to jak nie ma dyskusji, to nie ma dyskusji. No jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że to będzie naprawdę zaskakujący finał. Czekam na niego z niecierpliwością. No i takiego uśmiechu Eweliny wcześniej przy żadnej sukni nie widziałam. Out of winter skies, the sunlight brings the spring. When the battle dies, birds begin to sing, reaching for a hand to pull you from the fray. You will understand, love will find a way. Bliżej? Mm-hmm. Proszę, poglądaj się, przeglądaj. Porozkoszuj chwilą. O Boże. Nie no, ta sukienka jest prześliczna. To jest ten klimat. Och. Wszystkie były piękne, ale ta... Z efektem wow. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wygląda pięknie. Jesteś przekonana, że w tej sukni chcesz iść do ślubu i spędzić ten najważniejszy dzień? Wiesz co? No zaparło mi dech w piersiach, wydaje mi się, że tak, no. Że to jest po prostu suknia jakby skrojona na mnie. O czymś takim myślałam. No i się nie zawiodłam. Cieszę się, że tu przyszłam. Ja
Ja też bardzo się cieszę. Cieszę się, że tak zupełnie spontanicznie to się wszystko potoczyło, ale największą radością dla mnie jest to, że znalazłaś tę suknię, do której masz 100% przekonania. To jest najważniejsze, żeby tą swoją suknię poczuć serduchem. I ty od początku miałaś te emocje, ciągnęło mnie do niej, po prostu jak magnes. Tutaj piękne inne sukienki, a ja ciągle gdzieś tam wzrokiem uciekałam na tą. No ona jest inna niż wszystkie inne. Więc no naprawdę, i ta koronka, która jest taka bawełniana, prawda? Taka troszeczkę w stylu boho, ale można ją też podrasować na glamour. No właśnie. Cała Ewelina. Niby boho, a jednak. Moja droga, wyglądasz wspaniale. Myślę, że jak twój Tomek cię zobaczy, to padnie. Ale mam nadzieję, że powstanie. Ja też trzymam za niego kciuki bardzo mocno, choć przed nim trudno zadaję. Życzę wam wspaniałego dnia, pięknego ślubu, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, żebyś była najszczęśliwsza tego dnia i żeby nigdy w życiu już, no nie mogę powiedzieć, żeby nigdy w życiu nie było lepiej, żeby było lepiej, ale żeby to był jeden z takich najbardziej wyjątkowych dni. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak będzie. Marzenie o pięknej sukni ślubnej się spełniło. Jakie masz kolejne marzenia? Wiesz co, ja mam chyba marzenie jak Miss Polonia, żeby wszyscy na świecie byli zdrowi i żeby nie było wojny, więc no dużo mam marzeń, dużo by tutaj opowiadać, ale myślę, że to jest pierwszy krok do realizacji tych marzeń i do nowej drogi życia. To ja na maksa trzymam kciuki, żeby to wszystko, co jest w twojej głowie, się spełniło, żebyście wkrótce byli szczęśliwą rodziną i tak już na zawsze. Amen. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, ja tobie dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli wy macie ochotę przeżyć taką przygodę, jak Ewelina dzisiaj i wyglądać tak olśniewająco jak ona, no to zapraszam was oczywiście do mojego salonu, do mojego programu. Czekam na was. I Ewelinka, pozdrawia was, macha wam i życzę miłego dnia. Polecam. Izabela Laska. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.